Egzamin miał określić poziom umiejętności osiągniętych przez dzieci w pierwszym etapie kształcenia, czyli zintegrowanym przed przejściem na nauczanie przedmiotowe, mówi Elżbieta Godzic, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lubinie. Składa się z dwóch części, z polonistycznej i z matematycznej. W czasie tego testu są badane takie umiejętności praktyczne i wiadomości. To są takie wiadomości kluczowe, czyli czytanie, ciche czytanie ze zrozumieniem, gramatyka, ortografia, ale także tekst pisany, czyli albo to jest opowiadanie, albo list i jeszcze krótsze wypowiedzi, a z matematyki zazwyczaj są to zadania tekstowe, liczenie pamięciowe i umiejętności praktyczne, ważenie, mierzenie, kalendarz. To jest taki jeden dzień dla nich w roku, tak jak dla maturzystów matura, dla nich na zakończenie tego pierwszego etapu przychodzą do szkoły w strojach galowych, piszą pierwszą część tego testu, mają przerwę śniadaniową, później piszą następną część i w tym dniu mają już wolne. Ja mam dużego stresa. A powiedz mi, czym jakby najbardziej? Że nie znam, jakby tak trochę się boję tego najbardziej. Ja się obawiam matematyki trochę. A dlaczego? No bo trochę się tak nie uczyłam, bo nie miałam wczoraj czasu powtórzyć. Rozumiem. A ty czego się najbardziej boję? Ja się najbardziej boję chyba polskiego. Wynik egzaminu to również informacja dla rodziców, uczniów, nad czym należy popracować z dzieckiem. Rodzice w czerwcu otrzymają takie od wydawnictwa, które robi badania całościowe, otrzymają takie karty diagnozy, w którym będzie napisane, na jakim poziomie dzieci opanowały jaką umiejętność z tych wszystkich, które wymieniłam. Egzamin w lubińskiej jedynce organizowany jest od kilkunastu lat.